Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki przez 26 lat wiedli, wydawać by się mogło, idealne życie rodzinne. Doczekali się czworga pociech. Mężczyzna swego czasu wykorzystał nawet rodzinne fotki do kampanii politycznej. Przez kilka lat wiedli życie w Kanadzie, gdzie polityk pełnił funkcję ambasadora. W międzyczasie dziennikarka rozwijała swoją karierę w Polsce. Po powrocie do kraju jej pozycja w TVN znacząco wzrosła. Została niemal ekspertką od zdrowego jedzenia. Radziła Polakom, na co mają zwracać uwagę w sklepach podczas zakupów spożywczych. Po odejściu z telewizji zajęła się nagrywaniem materiałów do internetu, gdzie gotowała w domowym zaciszu rodzinne obiadki. Niestety, właśnie okazało się, że mąż gwiazdy od pewnego czasu wolała jadać na mieście. Jak doniosła Plejada, Bosacki wdał się w romans, który jakiś czas musiał ukrywać przed rodziną. W końcu zagrał w otwarte karty i odszedł do kochanki. Marcin wyprowadził się miesiąc temu. Miało oznajmić Kasi, że opuszcza rodzinę dla innej kobiety, mówił jeden z informatorów Plejady. Kilka godzin po ujawnieniu tych sensacyjnych wieści w rozmowie z pudelkiem do sprawy postanowił odnieść się sam senator Bosacki, kierując się szacunkiem wobec mojej żony, a także ochroną najbliższych. Przede wszystkim naszych dzieci, nie chcę w jakikolwiek sposób komentować informacji mającej na celu wywołanie niepotrzebnej sensacji. Proszę o uszanowanie mojej decyzji, wyznał Marcin Bosacki. Katarzyna długo nie odbierała od nikogo telefonu. Musiała być w wielkim szoku, że media już wiedzą o romansie jej męża. Sama chyba długo też nie miała o tym pojęcia, bowiem jeszcze w czerwcu sama zamieszczała fotki z mężem w sieci. Ostatnie pochodzi z ich wypadu na Mazury. Ależ to pięknie. Cisza, spokój, nowoczesne czteroosobowe domki, w pełni wyposażona kuchnia, mnóstwo zieleni i ptaków, domowe pieczywo, ciasta i wiejskie jajka, rowery i przede wszystkim ten zapierający dech w piersi widok na jezioro pisała szczęśliwa Kasia pod zdjęciem, na którym pozuje z mężem. Kobieta nie miała pojęcia, co wyprawia mąż za jej plecami. Bosacka przeżywa bardzo trudne chwile. Gwiazda TVN jest w takim szoku, że nie jest gotowa na to, by opowiadać o zdradzie męża w mediach. Po odebraniu telefonu z Super Expressu nie kryła zdenerwowania, bo o romansie męża i kochance, do której odszedł, dowiedziała się już cała Polska. Ważne, że sama nie zaprzeczyła tym doniesieniom. Nie chcę tego komentować. Nie chcę tego w mediach wałkować, wyznała zdruzgotana Katarzyna. Gwiazda z dnia na dzień została sama z dziećmi. Jan, Maria, Zofia i Franciszek zapewne wspierają ukochaną mamę w tych trudnych chwilach. Czytaj też, miała zostać nową gwiazdą Dzień Dobry TVN. Dziennikarka szybko rozwiała wątpliwości fanów odbił Bosacką innemu mężczyźnie. I to tuż przed ślubem. Stworzyli wielodzietną rodzinę Katarzyna Bosacka przekazała wspaniałą wiadomość. Potwierdziła krążące plotki Katarzyna Bosacka przestrzega Polaków. Wielu już przyznało, że tego w sklepie nie zauważyło.